Hej, cześć, ja jestem CD i dach fabryki. Myślałem, że ludzie nie mają magii. Teraz mają wiedźmy. Aha. Kim ty jesteś, Pak? Świat się zmienia. Magia próbuje powrócić i nawet ludzie mogą jej teraz używać. Ta wiedźma nawet używała kawałka tytanii, żeby wzmocnić swoją własną magię. Ruszajmy dalej do widzącego, widzącej, czegoś. Ona będzie wiedziała, co zrobić. Bardzo klimatyczna jest teraz ta ścieżka dźwiękowa. Te trąbki czy coś? To są trąbki? Czy cokolwiek te, co to za instrument jest? Jest bardzo fajny. Cześć. Tu jest przejście, tam na górę. Nie wiem nawet gdzie iść. Aha. Miejsce, gdzie żyją kto? Miejsce, gdzie żyją. Ale kto żyje? Jakaś oaza taka. Bardzo fajne, fajne miejsce. Ta muzyka szczególnie. Z ukochanego dziecka darem my wróżki powróciliśmy do naszego świata, aby odliczyć czas do czasu, kiedy ludzkość zamieni się w ruinę i w rdze. Czy da się jakąś muzykę podgłośnić? Jak tam wszystko inne cisze. Hitlag? Aha, da się zmniejszyć? A ciekawe. Nie, lubię troszeczkę hitlagu, ale no jak rozumiem to, że jak uderzymy, to ekran się na chwilę tak zatrzymuje. Coś na takiej zasadzie. Jakby wiedziałem, że gameplay tej gry jest fajny, ale atmosfera tego miejsca pod niebiosami, tych podziemi, teraz to zielone miejsce. Bardzo mnie to kupuje. Fabuła jest tak ciekawa. Sklepikarz? Sklepikarka? Sklepikarz? Nie wiem. Hej, witaj w moim sklepie. Sprzedaję wszelkiego rodzaju magiksy dla różnych wędrujących wróżek. Nimf. Czy odwiedzasz widzącą? Ona żyje tutaj na górze. Jeśli wpadniesz na nią, proszę, powiedz cześć dla niej od jej brata. W pełni ładowane pociski robią 30% więcej obrażeń. Ale to są trinkety, czy nie? Magnes. Pieniądze lecą do ciebie. A wziąłbym. Lubię, jak lecą pieniądze do mnie, tak same z siebie. Dzięki. Spiced? Przyprawiony proch strzelniczy, aha, taki. Na takiej zasadzie. Większy zasięg! Okej! I w pełni na... Aha! Że po prostu przytrzymany atak będzie mocniejszy, tak? Okej, ale to też się liczy jako te trinkety, tak? Jako czarmy Hollow Knightowe, tak? Wow, dzięki za kupienie wszystkiego! No prawda, cały sklep ci wykupiłem. Witaj, co mogę? No nic nie mogę. Wow. Lubię twój design, lubię wszystkie postaci designy jak na razie. Okej, schowaj to. I zobaczmy. Magnes, tak myślałem, że będzie bardzo tani. Więc czy chcemy większe obrażenia naładowane? Większe obrażenia, gdy mam... I zasięg, gdy mam pełne życie. No ciągle to najbardziej lubię, szczerze mówiąc. Dłuższy zasięg jest ciekawy. Ale lubię być blisko. Spowolnienie. Mam ochotę zostać z tym, co miałem, ale no już zobaczmy, przynajmniej przetestujmy, jak te w pełni naładowane pociski faktycznie... Ej! Zawsze wyglądały tak czerwono? Chyba nie, chyba nawet wizualnie się zmieniły. Teraz... O, to mogę linką? Wow, ale sprytne, ale ja nie chcę. Ale ja jeszcze nie chcę. Okej. Jakby jest dla mnie niesamowite, jak po prostu takie rzeczy, które się widział. Okej, ruszające się ściany. Okej, mechanika wiatru. Znasz te rzeczy? Ale mogą one zrobić tak bardzo dużo więcej za pomocą tej fizyki liny. Rzeczy, które znasz, widzisz w całkowicie nowym świetle. Ta gra jest, tak, lubię tą grę. Dobra, chodźmy tędy na górę. No, spróbujmy. No, sugerował, żeby siostry szukać tu na górze. O! Okej, nowa broń. Mamy koło broni? Ale badassowo wyglądamy, jak jakaś agentka czy coś. No jeszcze pistolety w tym wszystkim, nie dość, że jakieś wróżki fantazy, to jeszcze jesteśmy takim... Takim kimś z pistoletem. Zamykamy oczy, gdy strzelamy? Możemy... Każda broń ma takie spe... Ta gra jest najlepsza! Okej, tryb pierwszy, tryb drugi... I teraz jak puszczę... Zostawiam takie coś... Ta broń ma ładowanie, albo klikanie. Wow! Jeśli każda broń będzie miała tyle kreatywnych opcji.
To zostawianie miejsca, wiemy, że boss będzie stał w miejscu, zostawiamy mu coś takiego. Wtedy, nie wiem, przełączamy się na przykład na korzystanie na chwilę z... O, możesz? Możesz. Przełączamy się wtedy na tamtą strzelbę, na tamten karabin. Miejsce na trinkety, co nie? Oczywiście, oczywiście. Na razie to dużo pojedynczo nie zmienia, jeśli tylko jeden doszedł. Nie wiem, czy teraz mogę to sprawdzić. Ale... No, trinkety są ciekawe. Już mam dużo więcej ciekawych niż mogę pomieścić. Dam radę? Oj. Nie takie najłatwiejsze. Chociaż tutaj jak się złapię... No właśnie, trzeba z głową, trzeba z wyczuciem, wiemy jak to działa. Używajmy tego odpowiednio. Już kolejna skrzynka. Po prostu skasł tym razem, znowu. Zaskakująco takie rzeczy, które po prostu nic. Czasami najciężej wypatrzeć, jeśli chodzi o znajdźki. Wszystkie... No, zostaniemy przy nimfach. Wszystkie nimfy wiedzą, aby uważać na... chłód żelaza? Aha, no jak mówię. Ze wszystkich mitologii mam wrażenie, że ta jest najmniej poruszaną kiedykolwiek. Baśniowe światy wróżek i to wszystko. Więc zgaduję, że to jest faktycznie tak w tej, no chyba mitologii wróżkowej. Z tego wynika, że wróżki boją się żelaza jakoś. Ludzie wieszają podkowy na drzwiach, blokując dla wróżek dostęp do wejścia do środka. Wow, ale ludzie to egoiści, nieprzyjazne stworzenia. No szczerze mówiąc, dosłownie kradliśmy ich dzieci, ponieważ myśleliśmy, że jest to śmieszne dla Beki. No jest to zabawne przecież, no co ty. I również zwodziłyśmy podróżników z utartej ścieżki, żeby utonęli w bagnie. No to na pewno słyszałem nie raz, tak? To bardzo chyba jedna z najpopularniejszych rzeczy, jeśli chodzi o wróżkowe tematy, tak? Wróżki ściągające ludzi, podróżników do bagien. Aha, to znam ten temat. To nawet zabawniejsze! To mi się zdarzyło czytać, to jest... Fajne są historie o wróżkach, ale jak mówię, takie mam wrażenie mało... Nieczęsto się widuje. Takie podłe chochliki, tak? Nie wróżki urocze, fajne, coś tam. Tylko podłe, potworne rzeczy, które dla śmiechu ci robią okropieństwo, tak? To nawet śmieszniejsze, ludzie nie mają w ogóle poczucia humoru. Cóż, może jest w tym trochę racji, co? Nie sądzisz? Jesteś nietypowa jak na nimfę Fern. Aha. Jest to strasznie ciekawa perspektywa. Wiadomo, tak? Jak na przykład Undertale miało ludzi i potwory, tak? I relacje między tym. Grało się człowiekiem, znaczy... Grało się człowiekiem w świecie potworów? Tutaj gra się potworem w świecie ludzi, tak? Strasznie to lubię. Dobra. Teraz, no... Jedna droga, wydaje mi się. Znajdźki poznajdowane. Jak należy do tego? W końcu znajdźki są. Okej. Ciekawe, kiedy się aktywują. Jestem zaskoczony, że nie od razu. Chyba, że coś źle robię. Czas na zabawę! Mam nadzieję, że później będzie się dało więcej niż jedną linę mieć. O! Oczywiście, na początku gry to by nie było najlepiej zbalansowane. Ale myślę, że... Że fajnie by było, gdyby później była opcja taka. Na ile dobrze to działa, przytrzymuję. Nie mogę mieć chyba kilku na ekranie, jeśli... No idealnie się to łączy ze sobą, ta łapanie liną ścian ruszających się. Tam dalej nie wjadę. No na ciebie zdecydowanie ta druga broń jest lepsza, ale... Ej, no to też... No jakby nie patrzeć, są perfekcyjne bronie do... No, synergię mają piękną ze... A, to jest wyskocznia. Pięknie się to dodaje z... Wow, ale cię to zmasakrowało. O, nie zauważyłem. Zmasakrowało. No pięknie to jak działają bronie i to jak działa lina pasuje do siebie. Okej. Myślę, zaraz jakiś zapis znajdziemy. Takie przejście otwarte tam wcześniej, dobrze. Myślę, z tej strony, zaczynając od prawej, byłoby łatwiej wszystko pozwiedzać. No to wydaje się niemożliwe na chwilę obecną. Jakieś teleporty? Ciągle nie wiem. Dużo rzeczy niedostępnych. A teraz pijemy. Mam wrażenie, że to jest trzecia i... Za każdym razem... Inna animacja. A jedlowanie tak stanie w miejscu. Wow! Tyle po prostu rzeczy, które tak są kreatywne i nietypowe. Jest i zapis. Dobra, jest ta broń. Czy strzelając z karabinku... shiftem...
Nie! Aha! Jak ładuję, nie? Jak klikam... Z każdej broni zamykamy oczy, gdy strzelamy, okej. Tylko... że trzymam ciągle ten pistolet odpalony, żeby... no, tak się go używa. To dużo bardziej zauważałem... na nim, jak zamyka oczy. Nawet nie ogarnąłem bardzo od razu, gdy z tamtego korzystałem. Okej. Przeczekać i... i od razu... może mały skok? Chwilę się przytrzymać, dobra. Na takiej zasadzie. No sugerowała... za coś nie złapię. Za nic tam się nie złapię. Kompletnie za nic się nie złapię, dobra. Idziemy gdzie indziej. A wiesz co? Wiemy już, co robić z kasą. Jest... nic nie wyrzucił, czy od razu podniosłem? Nie wiem, co się stało. Warto ją zbierać. Spróbujmy zacząć od góry. Nie wiem, to wydaje się taka bardziej poboczna rzecz. Mocne obrażenia zadaje. No i też system, jak dusze z Hollow Knighta, że jak atakujemy, ładujemy sobie coś, co leczy nas. Zawsze sprytne, zawsze bardzo dobra rzecz, że nigdy nie jesteś kompletnie zgubiony. Zawsze parę zaatakowania przeciwników dzieli cię od wyleczenia się. Dobra, dobra sprawa. Okej, po prostu dwie alternatywne drogi. Czy ta cała widząca też będzie bossem może dla nas? Bo pierwsi dwaj bossowie byli całkiem koło siebie. Damy radę? Jak dobrze się bój... oj, ciężko. Jak tutaj... O właśnie. Każdy jeden raz, kiedy dobrze się to zrobi, po prostu strasznie cię... cieszę. Was ciągle nie zauważam. Oj, koleś. Brzydkie rzeczy mi robisz. Ty jesteś brzydki w ogóle, tak kompletnie. Jesteś najbrzydszy. Padłeś? Wow. O, okej. Teraz przeszedłem się na lewo i mamy tutaj parę nowych ciekawostek. Nell. O, słyszałem o tobie co nieco. Będę udawał, że cię nie widziałem. Szukam zdrajcy. Ale ciebie nigdy nie było w końcu po naszej stronie. Ładnie powiedziane. Ale ciągle tak nie naskakuje na nas. Sugeruję, że nigdy nie byłeś z nami, ale... zignoruję, przymknę oko na ciebie. Aha, bo wtedy górą poszedłem, dlatego nie zauważyłem go wcześniej. Tutaj na dole, o właśnie, jest skrzyneczka, tak też wcześniej nie chciałem skakać do dziury. Teraz dopiero z drugiej strony mogłem się spojrzeć, że coś było. Wow! Wow, czaicie? Czaicie? Wow! Ta gra jest niesamowita! Serio! Wow! Taki bardzo znowu, tak? Najbardziej typowy przeciwnik z Metroidvanii. Ale teraz możesz złapać się za niego i żeby zaprowadził cię gdzieś. Dobre. Tak teraz się zastanawiam, czy można... żeby tutaj na górę się jakoś dostać. Złapać się za kogoś, ale może nie. Nie wiem, jak się zabierać za to wszystko. Gdy czuję, że tak dużo... aha, jestem ciężki, więc ściągam go na dół. Takie coś. No chodźmy chwilę przed siebie, zobaczmy gdzie nas... gdzie nas to za... okej. Aż tak bardzo czegoś takiego zrobić nie mogę. Z tamtym... z tobą troszeczkę bardziej, ale muszę uważać na twojego... tak bardzo często ta gra daje mi uczucie, że... wow, pierwszy raz czuję, robię coś takiego, jak gram w gry. Tak raz za razem ta gra pozwala mi coś takiego poczuć, tak? Setki Metroidvanii? Nie, nigdy nie widziałem, żeby Metroidvania coś takiego robiła. Albo w taki sposób taką rzecz wykorzystała. I tak dalej. Możemy coś tutaj? No bo to nie jest lina do wspinaczki. To są trąbki, czy co to jest za instrument? Na jakiś dmuchany. Ciągle nie załasz. Który to jest? Która to jest trąba, która tak daje? O, to jest ten. Może to jest tuba? A? Nie znam się na instrumentach, ale może to jest tuba. Tak dla pewności 30 razy trzeba zapisać i zobaczmy ile... plus 2. To fajnie, że nie plus 1, bo one trochę kosztują, więc plus 1 to by było bardzo mało. Więc jeszcze dwa takie i będzie można coś się pobawić tutaj. Okej, fajny system. I jesteśmy teraz bardzo blisko chyba. O, duża jest pani. No. Masz świetny... wow. Wow, takie urocze Banjo-Kazooie. Czy sans? Tylko, że tutaj udało im się tym
pikaniem mówienia osiągnąć takie obłąkanie postaci, szaleństwo i tak dalej, osiągnąć z tym, jakie dźwięki wydaje z siebie. Takie po prostu maniakalne były ten jej głos. Czysto pikaniem takie emocje czuć. Och! Aaaa! Okej! 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 Och, odmieniec! Wróciłaś do wróżek? Okej! To jest nowa informacja, co nie? Że nasza postać jest ukradniętym, skradzionym dzieckiem, które dorosło, tak? Z wróżkami. I to może wyjaśniać jej empatię do ludzi, co nie? Więc ty jesteś tą słynną widzącą. Nie przypominam sobie, żebym widziała cię na... w... no, sądzie Tytanii? W Trybunale Tytanii? W tym zgromadzeniu? Jezu, jak ty gadasz? Moja siostra i ja potrzebujemy trochę miejsca dla siebie. Jestem pewna, że rozumiesz. Teraz, po co tu jesteś? Zniszczyliśmy laboratorium ludzi, ale oddali swoje kawałki Tytanii dla ich wiedźm. Okej. Budują nam serię bossów na resztę gry. Ludzkie wiedźmy z mocą wróżek, którą będziemy przejmowali od nich, może jakoś coś? Zabawna mała ludzka wróżko, nimfo. Zniszczyłaś swój własny dom? To nie był nigdy mój dom. Ale nie zawsze byłaś odmieńcem. No tak. Mamy coś dla ciebie. Co to takiego? Kawałek Tytanii? Wyśmienicie! Ten śmieszek. Znajdźcie je wszystkie i Tytania będzie znowu pełna. Ludzie wróżkowi będą mogli wrócić do swojego, do świata jeszcze raz. No właśnie, unicestwili wróżki. W taki sposób, rozdzielając na kawałeczki ich boga, coś. Królową. Tutaj, trzymaj to, to ci pomoże w twojej podróży. Ładowany skok! Teraz możesz skakać nawet wyżej, po prostu kucnij na chwilę przed skoczeniem. Ten czar tylko działa, gdy stoisz na mchu. Mądre, 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 bardzo mądre. Było dużo miejsc, kiedy... Dlaczego tutaj na ziemi mamy mech? Kiedy mógłbym go wykorzystać do czegoś? Och, i nauczę cię jeszcze innego czaru, który będzie budził, aby budzić wróżkowe pierścienie, które odnajdziesz. Wróżkowy pierścień poz... te miejsca szybkiej podróży. Podróże się jako pierścienie nazywają. Ma sens. Dzięki. Teraz nie masz żadnych wymówek, żeby być spóźnioną. Czy rozumiesz? Tak, jeśli przyniosę ci resztę kawałków Tytanii, rzucisz czar, żeby przywrócić Tytanię. Z królową Tytanią odrodzoną? Będziemy w stanie przejąć ten świat z łatwością. Dobrze. Czuję kolejny kawałek Tytanii gdzieś na zachód stąd. Szybka podróż odblokowana. Nice. Teraz spadajcie. Przez chwilę był jej... był pak nad jej głową, wyglądał jakby... był nią na chwilę, jakby ona miała jedno... była cyklopem. Śmiesznie wyglądało. Nawet nie ogarnąłem... wow! Zawsze jest fajne w Metroidvanii, gdy... zaraz. Jestem na... dobra. Gdy tak łapie cię z zaskoczenia nową supermocą, tak? Że... kompletnie... nie spodziewałem się, że dostaniemy moc skakania z wysokiego, z czegoś takiego. A tu mamy, tak? Często w Metroidvaniach tak sobie myślisz, okej, to jest czas na zmienianie się w kulkę, to jest czas na double jumpa, to jest czas na wspinaczkę, to jest czas na odbijanie się. Jest fajne, gdy gra cię łapie z zaskoczenia. I tu mnie bardzo złapała. Teraz możemy wszędzie. Aha. Czy warto teraz się cofnąć i próbować eksplorować coś więcej? Myślę, że nie. Myślę, że na razie chodźmy na zachód właśnie. No właśnie, teraz skucamy i skaczemy. No i właśnie, znowu też coś, co... niby tylko wysoki skok, niby co mi to daje. Ale... czym wyżej skoczysz, tym większe momentów, tym więcej się wybujasz. To daje dużo. To daje bardzo dużo. No tutaj wystarczy wskoczyć. Już mamy sposób, żeby dostać się w to miejsce. Tak po prostu każda rzecz z każdą wchodzi w interakcję. Jest piękne. Jak te systemy się... aha. Aha. W taki sposób możemy... i przytrzymuję. To ciekawe. To ciekawe, tak go... oj, to był przypadek. Tak go robić. Chodź, chodź, łapię się za ciebie. Zostawiam ci wszystko, bujam się. Wow, wyobraźcie sobie bossów, których można tak robić, łapiąc się za nich. No. Piękny klimat na szczycie fabryki. Za wiatrem jeszcze mocnym. No zobacz. Ale! Ale kameleon! Kameleon się mega zlał z otoczeniem. Z tymi...
Myślę, że tak wytołchuje się pomiędzy tymi pociskami. What? Aha, więcej was. Na was będzie ta piła. O, okej. Piła nie będzie aż... A, potrzebuję pomocy. Za niego, wyleczcie. Może zmieńmy się na to. I teraz przelecieć nad tobą? Nad tobą i... O, ale go zrobiłem. Prawie siebie też przy okazji. Flagi. O, widzimy jak wiatr nawet wiał nimi. Dobra, jestem z prawej strony tej lokacji. To też, to, okej, okay, biały mech się nie liczy. Tutaj mogę wejść. Co? Wydaje się tak fajnie tutaj być, poza laboratorium. Mhm. Na jakiej zasadzie? Bo nie byłem pewny dokładnie na początku, o co chodzi z tym laboratorium. Teraz dużo bardziej brzmi, żeby jakoś my bylibyśmy ich głównym jakby obiektem doświadczalnym w tym laboratorium. Dlatego może troszeczkę nie lubimy tego miejsca, jak nas traktowali ludzie tam. Jako obiekt do badań, do wyciągania mocy z nas, czy coś takiego. Powinniśmy przynieść sobie jakiś piknik, czy coś. Fajne miejsce na to. Ach, sorki, byłem zbyt zajęta próbując nie zostać zabitym przez wieżyczki robociki z laboratorium, zostana przez naukowców albo złapana przez eksplozję. Wybuch. Sorry, że zapomniałem o twoim pikniku. To w porządku, wybaczam ci. Co ważniejsze, że możemy nauczyć się z tej jego błędu na przyszłość. No. Okej. Wspinaczka z wiatrem. Aha, nawet nie zauważyłem. I tutaj nic nie zrobimy, chyba, że nie. Oj, i śmierć tutaj. Chyba to nie wygląda możliwie na chwilę obecną. Trzeba będzie przyjść z drugiej strony kiedyś. Więc takie coś na przyszłość, no zobaczmy. Czy mogę jeszcze co... Jak najbardziej mogę jeszcze cokolwiek. Myślę, że bujnięcie się to... Może gdyby dobrze się zabujać za sam koniuszek. Złapać za sam koniec? Oj, ciężko będzie. O! Powiedz... Zaraz! Wiatr mnie napędził! Ale wiatr mnie sprężynuje! To jest genialne! Dajesz? I to mi daje sprężynę na drugą stronę! Wow! Teraz wow! Ale... Tak? I teraz mogę w drugą stronę dzięki temu. O kurczę! O kurczę! Ty, ciebie nie lubimy. Aha, jestem teraz z shotgunem. Wyklikaj. Póki możesz. Mogę się wyleczyć? Mogę, dobra. Jak tylko jest taka okazja, chcemy to robić. I wróciłem się teraz tam wcześniej. No nie, to jest pozamykane kompletnie czymś innym. Tutaj wszystko jest na tą jedną moc zieloną. No to mnie troszeczkę kusi. Mamy znak zapytania tutaj mniej więcej pode mną gdzieś. I bardzo mnie to ciekawi. O właśnie, zobaczmy. Tak, to jak najbardziej zadziała. Powinno przynajmniej. Powinno, nie wiem w sumie czy zadziała. O, może? Oj, może jednak nie. Wow! Co ja właśnie zrobiłem? To, że wszystko jest... Bazuje tak bardzo na fizyce, dostawiacie ciągle z poczuciem, że wszystko... Jakoś da się zrobić może, jak się idealnie wykombinuje. Kocham herbaciane imprezki, ale spóźnialscy są tacy niekulturalni. W co ja się właśnie wpakowałem? Sekretne miejsce z Bonnie. Aha, i twój przedmiot specjalny? Zaraz, nic tu... Aha, nie zauważyłem. Mogę... Oj. Zaraz? Czy chcecie mnie czegoś nauczyć niesamowitego? Jeśli się bujnę... To nie, tu się nie wysprężynuję jakoś chyba. Myślę, że jak tutaj wejdę, to jakoś... Sprężynowo mnie to wybije do góry. No to wymaga czegoś specjalnego, żeby tu wejść. Ciekawe czego? Wygliczować się nie wiadomo jak. No może później będzie dało się złapać za coś i przyciągnąć siebie do miejsca złapania. No bo na razie nic. Ale fajnie, że udało się znaleźć takie szalone miejsce. Tak randomowa rzecz nietypowa. A co jeśli się uda? Widzę na mapie miejsce, gdzie mnie jeszcze nie było. A co jeśli się uda tam wejść?
Okej. Jak nie teraz? To nie wiem kiedy. To mi daje prędkość. Okej, myślę, że się da jakoś tak. Fajnie, zaraz. Można to przetrzymywać, co nie? Idę. What? Ta gra ma tyle fantastycznych technik. Zapisywanie sobie skoku. Tyle zastosowań tego, ciekawych, tyle opcji. Skoczyć. Złapać się. Yes, 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 yes. Wow. I tym razem nie seria wyzwań, tylko jedno. Wow. Pewnie da się jakoś bez butów skakania, ale to też było mega. Nowe eksperymenty były sukcesem. Maszyny mogą być kontrolowane przez złapanego odmieńca. To powinno działać generalnie z wróżkami. Żelazo jest nieprzyjemne dla nich, ale ich magia leczy ich przez odbicie? Odruch? Ciągłe źródło energii. Zaraz, co? Starsze sposoby były mniej efektywne. Nie mogę się doczekać, aż powiem Nelowi. Dobrze to odczytuję, tak? Torturujecie je, żeby przerabiać te tortury na nieskończoną energię magiczną. Znaczy, po prostu energię. Źródło energii z magii wynikającej z czynienia bólu dla nich. Fajne, fajne rzeczy. Wiecie co? Dostanie w nagrodę, nie? Jakiegoś ulepszenia, a kawałek lore'a? Gdy ciekawi mnie ta fabuła, jest to fajna nagroda. Aha, to był tylko part 1, spokojnie. Aha, i part 2 jest za supermoce. Tak się odbić, złapać. Ta gra jest fantastyczna. I chwila prawdy? Nie, naprawdę nie. Myślałem, bo są rzeczy wyżej, prawda? Ale długo można go trzymać. Czaicie to? Zabrałem stąd. Gdy wiszę, nie spada mi skok. To ma nieskończone możliwości. Wow! Hej, co z tego, że możesz tylko na tym mchu, gdy możesz to sobie przenieść, gdzie tylko chcesz? Wow! Ale techniki. O właśnie, o właśnie! Próbuję z innej strony. Mogę za to? Mogę za to. I teraz na bujanku. Na bujanku, Janku! To jak nasza postać jest zanimowana, serio daje mi wrażenie, jakbyśmy byli jakąś taką agentką zniszczenia, czy czymś takim. Zaraz! Jestem tutaj, gdzie był szalony znak zapytania na mapie. Nic nie widzę tu specjalnego na razie. O, otoczy... Okej, okay. Nie, znowu! Ej, to jest super opcjonalne wyzwanie, robisz to na własne ryzyko, gra ci fajnie mówi o tym. Bossa znalazłem przypadkiem kompletnie? Znowu Maja. Przestań cokolwiek robisz, rujnujesz wszystko. Oj, 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 przepraszam. Naprawi się w po... Jeśli zbierzesz wszystkie części Tytanii, nie zostanie nam nic, co powstrzyma wróżki przed najechaniem na nasz świat. No, w sumie o to chodzi. Przestań zachowywać się, jakby cię nie obchodziło to wszystko. No właśnie, byliśmy przyjaciółmi, ale też traktowali nas źle, ale też dobrze i... O. Nie obchodzi mnie, że jesteś odmieńcem, Fern. Jesteś ciągle moją siostrą. Proszę po prostu wrócić do domu i możemy zapomnieć o tym wszystkim. Nie mogę, Maja. To jest sposób, w jaki powinno być. Czas ludzi się kończy. Jedyne, co trzyma ludzi ciągle przy życiu, to te kawałki, które ukradliście. No i niech tak będzie. Upewnię się, że nigdy nie znajdziesz kolejnego kawałka. Wow! Ale wejście tej muzyki było potężne. Ona... Zawsze... Ciężko mi było brać na poważnie motyw anime dziewczynek z pistoletami wielkimi. Nie jest to coś, co jakoś uwielbiam. Ale nie ukrywam? Lubię to tutaj bardzo mocno. Po raz pierwszy. Mogę kilka naraz. Wow! Ej, serio? Serio? To jest sequel Cave Story, o którym zawsze marzyłem. Tylko muszę się... Śmierć dookoła. Ale muza. Bardzo fajny wokal był na początku tej muzyki. Zostawianie jej tej piły. Ale ciekawa moc. Hej, to bolało. Cóż, spróbuj teraz to uniknąć. Zasansowała mnie Sira. Przepraszam, Fern. Robię to dla ludzkości. Nie wracaj.
Zła siostra, osiągnięcie? Co się stało? A gdzie jestem? Pak? Nel. Nie widziałem nigdzie twojego małego cieństego przyjaciela. Co tu właśnie miało miejsce? Moja siostra jest jakimś bogiem, jest sensem tej gry? Hej, to ja. Nel nas lubi, Nel. No wiesz, kolejny z przyjacieli, których zdradziłaś. No żartuję, szalony świat co? Wszyscy zawsze myśleli, że coś było nie tak z tobą. Chyba mieli rację. Hej, wszyscy też myśleli, że było coś nie tak z tobą. Ha, może ja też jestem odmieńcem. Zabawne, co nie? Jedyne czego trzeba, to żeby dziewczyna była troszeczkę... miała za duży temperament, była zbyt nastrojowa i ludzie będą myśleli, że jest coś nie tak z tobą. Ciekawe, jak wiele niewinnych dzieci zostało porzucone. Tylko przez to, że były smutne. Widzisz? Ludzie zdradzają swój własny gatunek zawsze. Przynajmniej wróżki trzymają się razem. Ha, nie rozśmieszaj mnie. Nie mów mi, że to w to wierzysz. To w takim razie kto rozwalił waszą cenną królowę na kawałeczki? To nie byliśmy my. Co? Gdy znalazłem Tytanię, była już połamana, zniszczona. Gotowa, aby zasilać nasze wiedźmy. Więc z miejsca, z którego, na którym stoję, są zdrajcy. Po stronie wróżek. Dlaczego mi to mówisz? No to nie jest chyba jakiś wielki sekret czy coś. Więc jak to będzie? Słyszałem, że jesteś naprawdę przekonana co do tego niszczenia ludzkości. Ja nie kończę ludzkości, po prostu doprowadzam wiek ludzkości do jego naturalnego końca. Nie możesz trzymać wróżek z dala od waszego świata na zawsze. Ta dezerterka mówiła to samo, że wiek ludzkości i wróżek to naturalne cykle świata. Może i ma rację, ale nie mogę wybaczyć komuś, kto porzucił własną grupę. To dlaczego mnie uratowałeś? Nigdy nie byłaś po naszej stronie, więc nie jesteś zdrajczynią. I to nie jest ratunek. Maja kazała mi trzymać ciebie tutaj, do czasu aż znajdziemy ukochane dziecko. Aha. Nawet teraz ciągle myśli o tobie jako o swojej siostrze. Ciekawe, jak długo tak będzie. Nie martw się, mam ważniejsze sprawy na głowie. Do zobaczenia później, Fern. wrócił. Ach, myślałem, że nigdy nie pójdzie sobie ona. Hej, tęskniłam. Martwiłam się trochę, zaczynałam się martwić. Pak? Fa... plak? A, sorki, byłem troszeczkę zdezorientowany na chwilę. Rozproszony. A, okej. Chodźmy. Śnieżna baza? Gdzie jest... Wow! No... Widząca mówiła, żebyśmy szli na zachód. No właśnie, nie, to był cel fabularny. To był cel fabularny. Tak myślałem, że to była opcjonalna rzecz i nagle wielkie akcje się działy. Nie, nie, nie. Tak, fabuła idzie dalej. Jesteśmy nagle całkowicie gdzie indziej. Wyrzuceni. Nowa moc? Granaty! Możesz teraz rzucać granaty, no to nieźle. No to fajna. Już? Już! Kosztują trochę many, tak? Mogę do góry? Fajnie... fajnie się odbijają. A, okej! Na takiej zasadzie! Nie ogarnąłem wcześniej, to po prostu manę regeneruje. Dobra, dobra, dobra. Ale fajne! Pipiupy. Ale ptaszki. Zapisz. Ale ładny interfejs. Znaczy tak teraz pasuje do otoczenia niesamowicie. Czy interfejs się zmienia co do otoczenia? Chyba nie, po prostu teraz pasuje. Wow! Mogę w drugą stronę, mogę w drugą stronę. Dobra, bo ja najchętniej grałbym w tą grę bez przerwy przez najbliższe 30 godzin. Wow. Naprawdę. Mam nadzieję, że to widać, ale jestem bez końca oczarowany tą grą. Naprawdę wciągnąłem się niesamowicie w fabułę i świat. Ten motyw wróżek, ten motyw nas, no, tych relacji wróżek i ludzi jest bardzo ciekawy. Lubię postacie i z designu i z dialogów są... Lubię wszystkie, lubię Maję, jako naszą siostrę, Nela, który nam pomaga i mówi o tym, jak nie jesteśmy zdrajcą, bo nigdy nie byliśmy z nimi. Jest dużo ciekawego w tej historii, naprawdę wciągnąłem się w historię i w lore. Czytając tą pierwszą notatkę o porywaniu dzieci, tak myślę, o co chodzi, bo
no atakuje gra mnie na starcie czymś takim. To wszystko jest związane z tym wróżkową mitologią, co jest bardzo ciekawe. Serio, ta gra ma tyle... Nie wiem, jak zagrałem w Cave Story, to po prostu tak bardzo się zakochałem w tym świecie i wszystkim, co ono oferowało, jak było unikalnym doświadczeniem. I czuję podobne rzeczy w tej grze, bardzo, bardzo mocno. To jak pokochałem z końcem, tak jak wszystkie postacie z Cave Story, czuję troszeczkę tego tutaj. Bossowie są masakrycznie dobrzy. Wszystkie mechaniki gameplayowe są tak świeże, unikalne. To jakiego rodzaju ta gra jest Metroidvanią, to jak fascynujący jest ten świat, to jak poruszanie jest z tego świata z tą fizyką. Serio, serio. Nawet nie wiem, jak mam powiedzieć, jak bardzo... To może być najlepsza platformówka Metroidvania, w jaką grałem. I platformówka, i Metroidvania. Tak się niesamowicie dobrze korzysta z tej fizyki liny. Tak cała gra jest dobrze zbudowana wokół tego. Tak szybko dostajemy nowe rzeczy, nowa broń. Ten pistolet jest mega z tą piłą, którą wysyła. Teraz mamy granaty. Myślałem, że gra będzie kazała nam dużo więcej czekać na rozwalanie tych zielonych przejść, a tu już. Świat jest tak fajnie skonstruowany ze skrótami i wszystkim. Tak fajnie się robi te poboczne wyzwania i tak dalej. Szuka znajdziek. Jakby metroidvaniowo to jest jedno z najlepszych metroidvaniowych doświadczeń. Platformówkowo to jest fantastyczne. Fabuła mnie w 200% kupiła. Muzyka, klimat, grafika jest perfekcyjna. To może być najlepsza rzecz. To może być najlepsza rzecz na świecie. No, może być. Może być. Nie wiem, mam nadzieję, że to widać. Mam nadzieję, że też wam się ta fabuła tak fascynuje was. I mam nadzieję, że widać, jak bardzo niesamowicie dobrze się ten świat zwiedza i jak bawi to korzystanie z tej liny, jaką satysfakcję daje, jak po prostu sam feeling tego bujania się jest niesamowity. To dobrze celowanie, wymierzanie, odbijanie się jak bungee jest... wybucham tym teraz, tym jak niesamowicie... Cieszę się, że tą grę spróbowałem, bo serio nawet nie czekałem tak... Okej, byłem nahypowany na kompletnie inną grę, którą odpalam. O Jezu, to jest niegrywalne. Zrefundowałem po 10 minutach, bo mnie aż głowa bolała z tego. A wyglądało super, zapowiadało się fajnie. Czekałem mocno na Hollow Knightową Metroidvanie. A tu... Nie, to jest niegrywalne. Okej. Słyszałem o tej grze parę tygodni temu. Widziałem trailer parę dni temu. Czekam, ale... Tak mnie z zaskoczenia złapało, bo to jest serio... Wow. Troszeczkę Getting Over It, dużo Cave Story. Po prostu metroidvaniowo perfekcja. Tyle unikalnych mechanik, jak te pola zabijające, to jak bossowie są fajni i znowu to poczucie walki. Wiecie, na przykład w Hollow Knight, jak unikalne jest skakanie pogo Hollow Knightowe, jest bardzo unikalną mechaniką, która sprawia, że feeling grania w Hollow Knight i robienia bossów jest bardzo, bardzo specyficznie fajny. Tutaj nawet bardziej, tak feeling robienia bossów przez tą linę, gdy podłoga, lawa i tak dalej, jest niesamowite. I jakie jeszcze kolejne umiejętności dojdą? Teraz możemy się bujać, rzucać granatami, naładować sobie wysoki skok, bujać się gdzieś indziej, wtedy wykonać wysoki skok gdzieś indziej. Tyle możliwości. Kompletnie pokochałem to wszystko, co ta gra robi. I... będę płakał przez najbliższe... do jutra. Będę płakał do jutra, nie mogąc grać w tą grę. I pragnąc grać dalej. Mam nadzieję, że ten poziom zostanie zachowany dalej. Bo zaczyna się to bardzo dobrze. Szczególnie, że ta fabuła mnie tak wciągnęła. Okej. Dziękuję za oglądanie. Ta gra jest najlepsza. Mam nadzieję, że poziom będzie szedł tylko do góry. Patrząc na to, jaki jest potencjał, jak dobrze twórcy pokazali, że wiedzą, co robią, jak fabuła się zaczyna z nowymi przedmiotami, z nowymi broniami. Tutaj RPG-owe elementy z trinketami, tak? Dostosowywaniem tego. Świat tak fascynuje w zwiedzaniu. To się zapowiada na coś bardzo specjalnego. Do widzenia państwu, na razie.